Sponsorem programu jest firma Mlek, autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Daniel Mlek, Częstochowa, ulica Wyszyńskiego 145, telefon 34 362 86 03. Witam, z tej strony Rafał Piotrowski, a to jest program W Jaskini Lwa. Dziś znajdujemy się w firmie Mlek. Moim Państwa gościem będzie natomiast Mirosław Jabłoński, wychowanek Startu Gniezno, obecnie żużlowiec włókniarza Częstochowa. Witam Cię, Mirek. Witam serdecznie. Mirek, tak jak mówiłem, zaczynałeś w Starcie Gniezno, to był rok 2001. Wtedy zdawałeś licencję jako 16-letni chłopak. Powiedz mi, dlaczego wybrałeś żużel? To była jakaś taka pasja od najmłodszych lat, czy może śladami starszego brata Krzyśka? No nie ukrywam, że dzięki niemu to się wszystko zaczęło, bo tak naprawdę od 10-11 roku życia zacząłem z nim jeździć na zawody, pomagać przy jego sprzęcie, to on mnie wszystkiego nauczył, a w dalszej kolejności wsiadłem na motocykl, czy to Jawkę 50, a później jak miałem 13 lat, pierwszy raz usiadłem na motocykl żużlowy. A powiedz mi, łatwiej Ci było, że ten brat gdzieś był z boku, pomagał, niż takiemu zawodnikowi, który na przykład no, nigdy nie miał styczności z żużlem, gdzieś tam przyszedł, nie miał się nikt nim zająć? No to co to na pewno, bo tak jak się patrzy przez pryzmat mój, czy innych zawodników, których ktoś poprowadził, kto wcześniej występował na żużlu jeździł, tak jak bracia Pawliccy, czy Patryk Dudek, czy inni zawodnicy, którzy mieli kogoś z rodziny, to jest o wiele łatwiej, bo patrząc na tych młodych chłopaków, tak naprawdę, czy to z miasta, czy z wioski, już tu nie ma co rozróżniać, ale zostawionych samych sobie czasami. Oni tak jakby muszą odnaleźć wiele rzeczy, które ja miałem podane tak naprawdę na tacy, które ja wiedziałem od początku, które mi brat pokazał, a oni musieli do tego dochodzić sami, a często gęsto przez to, że z czymś sobie nie radzili, musieli skończyć z tym sportem, który jest sportem bardzo, bardzo kosztownym i jeżeli od razu nie jest się na jakimś tam poziomie, no to bardzo trudno i o sponsorów, i o to, żeby ktoś się nim zaopiekował, zajął profesjonalnie, żeby mógł uprawiać sport żużlowy długo, a nie tylko mieć epizod kilku treningów i dziękuję, do widzenia. Mirek, zostałem jeszcze przy Twoim bracie. Zazdrościsz mu trochę, no bo tych sukcesów naprawdę ma dużo i był srebrnym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów w 1998 roku, też złoto w indywidualnych Mistrzostwach Europy, też trochę medali Mistrzostw Polski. Ty nie masz takich sukcesów indywidualnych, raczej jesteś takim no, niezłym zawodnikiem ligowym, czy to w pierwszej, teraz też fajnie sobie radzisz w Ekstralidze. Zazdrościsz mu, czy jednak wierzysz, że jeszcze ten największy sukces przed Tobą? Czy zazdroszczę? Nie, to jest na tej zasadzie, że w Mistrzostwach Świata Juniorów, kiedy ja miałem 13 lat, szczerze powiedziawszy, to i z nim płakałem, że ten bieg dodatkowy z Robertem Dadosem świętej pamięci przegrał i nie zazdroszczę, jakoś cieszę się z tego, gdzie jestem, cieszę się z tego, co osiągnąłem, cieszę się z tego, co mam. Szczerze powiedziawszy, do życia nic więcej nie jest mi potrzebne. Jakieś plany, marzenia swoje, czy to zrealizowałem, czy realizuję i z tego jestem zadowolony, że zdrowie jako tako dopisuję i mogę sobie pozwolić na wiele rzeczy i być zadowolonym z tego. A powiedz mi szczerze, co jest ważniejsze, rodzina czy jednak drużyna? No bo jeździcie w innych zespołach teraz, tak? Przeważnie jeździliście razem, no od kilku lat ty jesteś we włókniarzu, Krzysiek jeździ w Falubazie. Kontaktujecie się przed meczami tak szczerze, rozmawiacie, jakie tam przełożenia dobrać, jeżeli on przyjeżdża do Częstochowa, ty do Zielonej Góry, czy jednak wtedy jest cisza, nie kontaktujecie się? Szczerze powiedziawszy, w tygodniu, jak jest, on jedzie gdzieś indziej, jak gdzieś indziej, to rozmawiamy o tym, ale kiedy jest przychodzić do meczu, czy to w Częstochowie, czy w Zielonej Górze, to nie ma czegoś takiego, że ja mu powiem, czy on mi powie. Każdy wnioskuje sam i
dobiera motocykle, jakie uważa za słuszne, bo szczerze powiedziawszy, to jest na takiej zasadzie, że mamy troszeczkę inaczej i to, co bratu czasami pasuje, mi te motocykle nie pasują, a to, co i na odwrót, więc nie zawsze te podpowiedzi tak naprawdę idą w dobrym kierunku i można trochę sobie nawet napsuć krwi, aniżeli pomóc, dlatego trzeba słuchać siebie i samemu stawiać na odpowiednie konie. Zanim trafiłeś do włókniarza, no, byłeś kojarzony głównie ze startem Gniezno, którego jesteś wychowankiem, też miałeś dwuletni epizod w Gdańsku. Dojdźmy do 2011 roku, to był dla Ciebie bardzo fajny sezon, 2010-2011. Jeden z lepszych zawodników w pierwszej lidze, średnia w granicach 1-8, także skuteczny rider. Na koniec sezonu 2011 start Gniezno zajmuje drugie miejsce w pierwszej lidze, no i baraże z włókniarzem Częstowa, który był ostatni w ekstralidze. Akurat wtedy był taki regulamin, że ósma drużyna jeździła baraże, bo powiększaliśmy ligę. Pierwszy mecz 47-43 dla włókniarza w Gnieźnie. Mirek Jabłoński, najlepszy zawodnik, 13 oczek. Jechaliście bez brata Krzyśka. Drugi mecz jechaliście bez Taja Ufindena. Znowu byłeś najskuteczniejszym zawodnikiem. Źle powiedziałem, 11 punktów było w Gnieźnie, 13 w Częstowie. Wygrana dwoma oczkami w Częstowie. No ale zabrakło dwóch oczek, żeby być w ekstralidze. Duży niedosyt był wtedy, że nie udało się ze startem wygrać tutaj w Częstochowie, awansować po barażach? Czy niedosyt? No, powiem tak, ten sezon w starcie wtedy, 2011, zaczynaliśmy na zasadzie spokojnego utrzymania i takie były stawiane cele przed drużyną, ale wiadomo, apetyt w miarę jedzenia rośnie. I ten balon sam się troszeczkę napompował, bo wygraliśmy mecz w Gdańsku, wygraliśmy parę innych ciężkich spotkań i wyrośliśmy na tak naprawdę lidera i faworyta do wygrania rozgrywek, żeby awansować do Ekstraligi. Reszta potoczyła jak się potoczyła, nie zajęliśmy niestety pierwszego miejsca, wtedy bodajże Polonia Bydgoszcz chyba weszła i niestety zajęliśmy drugie miejsce i te baraże, no baraże bez brata, no to już w ogóle jest tam taka historia, że można było film nakręcić o tym, że brat nie jeździł w tych meczach z wielu... Tam była ZZ-ka oficjalnie, ale chyba inne powody. No, z wielu śmiesznych czynników można by się tam śmiać i naprawdę można by niezłą komedię na ten temat nakręcić, no ale wyszło jak wyszło, że pierwszy mecz bez brata, gdzie tak naprawdę moim zdaniem, że gdyby pojechał, no to ten mecz byśmy wygrali i niestety włókniarz, jak później się okazało po tym zwycięskim meczu również w Częstochowie, mógłby spaść, aczkolwiek no było duże rozczarowanie z mojej strony, bo nawet tam przecież ten ostatni bieg decydował, gdzie niestety go przegrałem z Griszą i z Danielem wtedy, gdzie do 3/4 zawodów nam szło bardzo dobrze, jednakże później częstochowianie wrócili do tej swojej formy i nie było tak lekko, ale nie dosyć tak naprawdę z perspektywy czasu troszeczkę minął, bo sądzę, że gdyby nie te spotkania, to we włókniarzu bym się nie znalazł i nie spędziłbym tutaj 3 fajnych lat, z których jestem bardzo zadowolony. Po tym sezonie 2011 odszedłeś z Gniezna drugi raz w karierze, wybrałeś włókniarz. Marian Maślanka jeszcze wtedy był na fotelu prezesa, pewnie on się z tobą kontaktował. Te baraże zaważyły ten super występ w Częstochowie, że był wykonany telefon? A tego to nie wiem, to by trzeba zadzwonić, zapytać się może, czy to Jarka Dymka, czy pana Mariana, bo nie ukrywam, że ja się ucieszyłem z tego telefonu i bardzo chciałem jeździć w Ekstralidze. Jak się pojawiła taka okazja, to skorzystałem z furtki jeszcze do tego tak naprawdę klubu, gdzie mi tor odpowiada, bo w Częstochowie jest naprawdę fajny ten tor i dlatego byłem bardzo zdecydowany na odejście. No, pan Marian zadzwonił pierwszy, jednakże później to był ta zima, gdzie chyba następowało przejęcie sterów, więc tam również spotkałem się z firmą KJG, która przejmowała udziały i doszliśmy do porozumienia odnośnie moich występów w Częstochowie, z czego jestem bardzo zadowolony.
Pierwszy sezon w Częstochowie był naprawdę całkiem niezły, no bo średnia w granicach 1,4 na bieg, no to taka solidna druga linia. Później pozmieniało się trochę, doszedł Emil Sajfulinow, też ty miałeś wysoki KSM, przez to jeździł Rafał Szombielski, także dwa spotkania zaliczone. W tym roku znowu skład na papierze prezentował się fajnie, każdy tak myślał, no ciężko, żeby ten Mirek się załapał. Ty zostawałeś cały czas w Częstochowie, nawet jak nie było szansy na starty. Co takiego jest w Częstochowie, że chcesz tutaj jeździć? No szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, czy w Częstochowie. Ja to mam taki charakter po prostu, że jestem za swoją drużyną i staram się jej pomóc, dopingować. Tak jak mówiłeś rok temu, no KSM różne dziwy. Niestety mam takiego pecha, że kiedy akurat mam mieć na następny rok KSM 2,5, to go znoszą. I tak samo było parę lat temu dobrych, kiedy był KSM i go znowu znieśli. I miałem też mieć bardzo niski, no ale takie jest życie. Na to nie mamy niestety, szkoda, ale wpływu, bo te zasady zmieniają się bardzo często w Polsce i co jest moim zdaniem bez sensu. Ale wracając do sedna sprawy, to tak naprawdę ja nie mam w zwyczaju odpuszczać i zostawać gdzieś w ogonie. Ja staram się zawsze dążyć do tego, żeby jeździć jak najlepiej. Nie po to zostawałem, żeby tak naprawdę przeszkadzać drużynie. Moim zadaniem było pomóc i starać się jak najlepiej też doradzać chłopakom, bo nie ukrywajmy, że jeżeli drużyna jedzie lepiej, to i atmosfera wtedy jest lepsza, bo w tym roku też wszystko ładnie, pięknie na papierze wyglądało, a no z wielu różnych czynników sportowych i pozasportowych wyszło jak wyszło i niestety ten skład się na tyle okroił, że nawet w tym Wrocławiu musieliśmy uważać, żeby ktoś jeszcze nie wypadł, bo kadra tak się uszczupliła, że niestety, ale nie miałby kto jechać w meczu z Gdańskiem i miejmy nadzieję, że już do końca sezonu te kontuzje nas nie będą trapić, ani inne aspekty pozasportowe. Ale ja tak jak powiedziałem, podchodzę ambitnie do sprawy i staram się zostawić serce na to, że dla drużyny, dla której jeżdżę, a we Włókniarzu naprawdę jest dobra atmosfera, są fajni ludzie, którzy tym zarządzają, są kibice, których już chwalono tak, że brak słów, co tu by tu powiedzieć jeszcze lepszego o nich, bo z czymś takim się rzadko człowiek spotyka, że przegrywa się mecz za meczem niestety, a oni cały czas w takiej ilości nas dopingują, bo tylu kibiców, co przychodzi na Włókniarza, to jest dla mnie, to ja jestem po prostu w szoku. W Gnieźnie by było tak, że garstka kibiców by przyszła i by się na tym skończyło, a tutaj nie dosyć, że przychodzi taka rzesza fanów, to jeszcze po gorszym występie starają się wspierać, dopingować i jak tu się nie starać dla takich ludzi. Mirek, mówiłeś o trudnej sytuacji we Włókniarzu, ale ty chyba możesz być zadowolony z tego sezonu. Są jakieś tam słabsze występy, ale jeździsz regularnie, są też kapitalne występy jak w meczu z Unią Tarnów. Chyba póki co możesz być zadowolony. Jak najbardziej. No wiadomo, w tym roku też było parę takich szalonych występów, gdzie nie do końca mi wyszły. W Lesznie troszeczkę niestety, ale pierwszy mecz i tak się niestety troszeczkę spaliłem, ale potem taki przyjazd na telefon, tutaj coś i parę takich meczy, które mogły być lepsze, gdybym wiedział ciut wcześniej, ale nie mogę narzekać, nie mogę być niezadowolony, bo te punkty, które robię, to wychodzi średnia niedaleko szóstki, którą sobie założyłem i te 6 punktów, tak jak powiedziałem, chciałbym robić co mecz, bo chyba lepiej mieć zawodnika, który co mecz zrobi, wiadomo, że zrobi 6 punktów, niż raz zrobi 0, raz 10 i ku temu zmierzam, ku temu wszystko robię i miejmy nadzieję, że do końca sezonu będę miał tą formę na tym poziomie ustabilizowaną. Jest ciężko z finansami we Włókniarzu, no te długi są dosyć spore. Też Emil czeka ciągle na pieniądze z zeszłego sezonu, także wy też na pewno nie dostajecie w terminie tych pieniędzy.
Dużo było przypadków, że zawodnicy buntowali się, odmawiali startów w meczu w tym sezonie, zawodnicy Włókniarza. Powiedz mi, tobie nie chodzi coś takiego po głowie, no zostanę sobie może w Gnieźnie z rodziną, spędzę niedzielę zamiast tuć się kilkaset kilometrów do Częstowy? No powiem tak, tutaj mówimy w kontekście Włókniarza, ale tak naprawdę jak się siedzi w tym całym, w cudzysłowie, bałaganie pod nazwą Żużel, to szczerze powiedziawszy różowo i kolorowo nie jest nigdzie i na palcach jednej ręki, i to Nickiego Petersena, można by obliczyć, ile klubów jest wypłacalnych na bieżąco, bo tak naprawdę Żużel poszedł niestety nie w tym kierunku, bo jest w grono zawodników, tak to nazwijmy, co ludzie mówią, że za dużo zawodnicy zarabiają. Jest grupa takich zawodników, ale to niestety no nie jest ich wina. Jeżeli prezesi prześcigują się w tym, żeby im płacić więcej, bo chcą mieć ich w swojej drużynie, no to kto by nie poszedł do pracy, gdzie chcą mu zapłacić większe pieniądze. No, niestety czasami plany budżetowe są zweryfikowane przez wiele czynników, bo to jakiś sponsor zaniemógł i niestety, ale nie jest wypłacalny, a to jakaś dotacja jest trochę mniejsza i zaś się robi niestety dziura budżetowa, gdzie niestety cierpimy potem na tym my, jak i to jest takie kółeczko zamknięte, my nie możemy inwestować dalej i niestety, ale zaś wyniki są jakie są. Jedni zarabiają bardzo dużo i odmawiają występu, bo takie mają podejście do sprawy. Ja nieraz jeździłem dla innych klubów też nie miałem płacone i nie zwykłem nigdy odmawiać wyjazdu. Wiadomo, przez głowę czasami coś tam przejdzie, człowiek jest zdenerwowany, ale jeżeli się tak naprawdę kocha to, co się robi i starcza na te podstawowe rzeczy, tak to nazwijmy, pieniędzy, no to ja nie zwykłem odmawiać i dopóki będę miał na paliwo, żeby tutaj przyjechać, to będę przyjeżdżał. Ta trudna sytuacja nie jest tylko finansowa, jest także sportowa. My rozmawiamy dzień przed meczem z Gdańskiem. Liczymy, że z Gdańskiem poradzimy sobie. No, najprawdopodobniej będzie siódma pozycja na koniec sezonu i baraże z pierwszoligowcem. Wierzysz, że uda się pokonać tego pierwszoligowca? Bo tak naprawdę jest duża zagadka. Nie wiemy też, w jakich składach będziemy na te baraże. Czy Grzesiek Walasek wróci, czy będzie chciał jeździć. Czy Grigori Łaguta pewnie już wróci, ale czy będzie chciał jeździć. Myślisz, że jesteście w stanie utrzymać tę Ekstraligę do Częstowy? No, tutaj tak sobie mówimy, powiedziałeś o barażach tak lekko, ale to wcale nie będzie lekkie zadanie pokonać Wybrzeże Gdańsk. Oni jadą na tym samym wózku, co my tak naprawdę i tutaj przyjadą bardzo zmobilizowani i skoncentrowani po to, żeby wygrać to spotkanie. Oni nie przyjadą tutaj po to, żeby oddać nam punkty. Oni mają takie samo miejsce w tabeli jak my tak naprawdę. To jest tylko i wyłącznie małe punkty, które gdzieś tam o tym decydują, ale oni jak wygrają to spotkanie, to równie dobrze, tak jak my, będą jechać. Będą mieli nadzieję, że coś wszystko tak ułoży, że w barażach, dlatego jutro muszą być bardzo skoncentrowani i zmobilizowani, ale jeżeli mamy zakładać, że pojedziemy w barażach, no to nie ukrywajmy, że patrząc przez pryzmat pierwszej ligi, tam jest wszystko bardzo wyrównane i tam też jeżdżą zawodnicy przez to pomniejszenie Ekstraligi bardzo dobrzy i nie jedna drużyna, sądzę, że z pierwszej ligi mogłaby napsuć krwi drużynie ekstraligowej. No, ja mam, chyba wspólnie mamy te wspomnienia właśnie z 2011 roku, gdzie to start spotkał się z Włókniarzem i horror na Olsztyńskiej, gdzie tu tak naprawdę jeszcze start jechał raz bez Krzyśka, raz bez Taja. I co by było gdyby, no ale to już jest płacz nad rozlanym mlekiem i gdybania, jednakże nie ukrywajmy, że baraże rządzą się też swoimi prawami.
i tam jedno potknięcie, czy jeden defekt, tak jak chociażby rok temu Runeholty, i z radości mogą się pokazać łzy rozpaczy. Dlatego te zawody mogą się okazać naprawdę bardzo, bardzo trudne pod względem sportowym. Na pewno jesteś już myślami też przy kolejnym sezonie. Nie wiemy, gdzie włókniarz będzie jeździł. Może być Ekstraliga, może być Pierwsza Liga, mogą być jeszcze jakieś dziwne scenariusze. Urwę twoje pytanie, naprawdę nie. Ja staram się... Nie myślę wcale tak naprawdę o tym przyszłym sezonie. Dla mnie jedziemy tu i teraz. Przede mną jest jeszcze wiele spotkań w lidze duńskiej, szwedzkiej i polskiej, bardzo ważnych spotkań, bo tak naprawdę zbliżamy się do kulminacji sezonu, to na co wszyscy czekali, na tą końcówkę. Niestety nie wyszły upragnione play-offy, wyszła dolna część tabeli i sądzę, że są to jeszcze ważniejsze spotkania niż te o medale. Mirek, odejdźmy może trochę od Speedwaya. Ty masz taką fajną, nietypową formę przygotowań do sezonu. Niektórzy tam wylewają poty w siłowni, a twoją pasją jest hokej. No i można powiedzieć, że tak dosyć zawodowo się tym zajmujesz, bo grasz w drugiej lidze hokeja w Poznaniu. Powiedz mi, jak ta pasja się zaczęła? Pasja się zaczęła, nie wiem, czy nie szybciej niż żużel. To już znowu ojciec. Zresztą brat też gra w hokeja, tylko nie tak... stawkowego, tak to nazwijmy. Zaczęło się od stawku, który jest niedaleko domu, zamarzniętego. Tak się nauczyłem jeździć na łyżwach i od tego się wszystko tak naprawdę zaczęło. Jakiś tam kij hokejowy, prowizoryczny krążek i później jak się okazało, że mamy stawek jeszcze bliżej domu, gdzie tak naprawdę lampy świeciły, to ja za młodu w ferie od rana do wieczora w łyżwach, tylko nawet do domu wchodziłem, zakładając ochraniacze na płozy, żeby się najeść i całe dnie na stawku. A i kiedy pojawiła się możliwość, kiedy tak naprawdę wszystkie takie rozgrywki hokejowe wróciły do Wielkopolski i okazało się, że amatorska drużyna we Wrześni gra, to najpierw zacząłem jeździć sobie właśnie z kolegami dwoma tam do Wrześni, a później właśnie do Poznania i już teraz 18 sierpnia znowu startujemy z treningami hokejowymi. Też to bardzo lubię, lubię tą właśnie rywalizację taką drużynową tam, bo no żużel jest, jak ja to mówię, zlepek indywidualności, który tworzy drużyna, a dobry menadżer potrafi zrobić z tego fajny monolit. Tak tam w hokeju jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i można wiele emocji rozładować, a kondycyjnie nie znam bardziej mocniejszego, bardziej wytrzymałościowego sportu, którym można by się wspomóc przy przygotowaniach do żużla, bo nie ukrywajmy, że do tego to jest jeden z elementów, bo do tego jest właśnie na wiosnę, czy już nawet zimą, jeżeli ta zima, tak jak w tym roku, była kiepska, to motocross, do tego jest właśnie też siłownia, ale to są bardziej aerodynamiczne rzeczy i czynności, do tego jest bieganie w terenie. Tak naprawdę lubię sobie te wszystkie zajęcia urozmaicać, bo wszystko jest pod jednym kierunkiem, wszystko jest pod tym samym kątem prowadzone, ale w różny sposób, żeby nie było monotonii ani żadnej nudy, bo to jednak zabija jakąś tam chęć bycia lepszym. W tym roku zadebiutowałeś też jako komentator sportowy, relacja WNC+, raz byłeś w studiu jako ekspert. Ostatnio mecz w Gorzowie z Toruniem, który się nie odbył, miałeś przyjemność, powiedzmy, komentować. Powiedz mi, jak się czujesz przed kamerą w takiej roli? Przed kamerą. Nie ukrywam, że pierwsze spotkanie przed kamerą w Częstochowie, kiedy to włókniarz jechał z Toruniem, no, byłem lekko podenerwowany i klucha w gardle była, ale jakoś tak z biegiem tego czasu tam przed kamerą troszkę to mijało, a takie przełamanie nastąpiło chyba właśnie w tym Gorzowie, gdzie wprowadziliśmy między sobą z Tomkiem tam taką luźną atmosferę, że przestało się zwracać uwagę, że mamy tutaj mikrofony i zaczęliśmy rozmawiać
bardzo na luzie wręcz, tak jak tutaj siedzimy i bardzo mi się to spodobało. Zaraz później dostałem zaproszenie do NC Plus na magazyn, tam niestety opóźnione samoloty i tym podobne. Dobrze, że zdążyłem tam chociaż na te dobre pół godziny tego programu, ale nie czuję się z tym źle, czuję się z tym bardzo dobrze, przynajmniej można podzielić się swoimi wrażeniami i tym, co w żużlu przeszkadza, bo na ten temat można by kręcić wiele programów, ale naprawdę jest wiele rzeczy i przepisów, na którymi można by dyskutować i cieszę się, że i ja mogę poruszać te tematy, bo naprawdę moim zdaniem żużel niestety zmierza nie w tym kierunku, co trzeba. Pewnie z 2 godziny by nam wyszło, gdybyśmy o przepisach mieli rozmawiać, ale chcecie jeszcze spytać o jedną rzecz, może będziesz zaskoczony, kibice pewnie też. Mamy 19 września finał indywidualnych mistrzostw Europy w Częstochowie, finał SEC-u. Przed sezonem wszyscy tak typowali, no bo gospodarz dziką kartę otrzymuje, no i zazwyczaj jest to zawodnik z klubu tego, który organizuje, czyli w tym przypadku Włókniarza. Przed sezonem każdy myślał o Arturze Czai. No ale tak sobie myślę teraz, on ma bardzo duże wahania formy w tym sezonie. Mogłoby mu to krzywdę zrobić, gdyby pojechał w takiej stawce i na przykład 5-0 przywiózł. No, ty zostawiasz serce na torze, fajnie się prezentujesz. Myślisz o tym, że może gdzieś tam dzika karta powędruje do ciebie? Szczerze, pierwszy raz mnie ktokolwiek o to zapytał i czuję się zaskoczony tym. Ale gdybym dostał taką szansę, to na pewno nie omieszkałbym z niej nie skorzystać i chętnie wystartowałbym w takich zawodach. Zobaczył, co to tak naprawdę jest, bo to jest takie małe Grand Prix i nie ukrywam, że przetarcie w takich zawodach, gdzie w każdym biegu jedzie czołowy zawodnik świata, byłoby czymś przyjemnym i jeżeli pojawiłaby się taka szansa, na pewno bym skorzystał, aczkolwiek no właśnie ciężko powiedzieć, kogo tam wyznaczą organizatorzy do takich zawodów. Mirek, ja w takim razie dziękuję ci za rozmowę, życzę może właśnie tej dzikiej karty i spokojnej przyszłości dla Włókniarza. O, ta spokojna przyszłość dla Włókniarza będzie to. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękujemy również Państwu za obejrzenie tego odcinka. Moim Państwa gościem był dzisiaj Mirosław Jabłoński, a to był program w Jaskini Lwa.